Za dużo ludzi zginęło w Poznaniu. Ja w 1956 roku udzielałam rannym pomocy. Wyprowadzono czołgi na ulicę i do dzisiaj nie można policzyć ofiar tamtego okresu. Potem był 70 rok, gdzie pan generał ma bardzo umoczone ręce na wybrzeżu. Do dzisiaj nie rozliczono. Jak tak, to są chorzy, słabi, jak pojeździć. Tutaj pan rektor mówi, że on z pieniędzy uczelni zapłaci. Przecież to jest prywatna uczelnia z czesnego studentów. Ludzie, o czym my mówimy? Komuniści mają się i tak lepiej niż za komuny. Kiszczak mówi, co 20 lat i aż dopiero próbujecie nam emerytury zabrać? A ja, pielęgniarka, która ciężko 40 lat pracowała, ma 730 zł i do tego wczoraj dostałam podwyżkę 28 zł. No, więc myślę, że te emerytury powinni im zabrać i dać biednym. A chyba ten portret przekażę na aukcję i jakiemuś biednemu studentowi stypendium z tego będzie. A pewno się znajdą tacy, co zechcą. Puśćcie mi chyba w internet i na aukcję pójdzie. Większość Polaków w sondażach, ja może dokończę, wtedy oddam pani głos. Większość Polaków w sondażach twierdzi, że generał Jaruzelski jest dla nich jednym z największych autorytetów, więc niestety jest pani w mniejszości. Nie jestem. No jest pani w mniejszości, nawet tutaj jest pani. Proszę pana, nawet jest teraz pani. Proszę pana, słupki statystyczne można zrobić. Jednak. Ja mówię w interesie większości Polaków. A czy pan nie wie, jak za Piłsudskiego mordowano Polaków? Czy pan nie wie, jak za Piłsudskiego mordowano Polaków? Czy słyszała pani o Berezie Karkuskiej i o procesie wrzeckim? Słyszała pani? A wie pan co, że ci, co się wiedzieli, Berezie... Najpierw ta pani, bo... Przepraszam. Ja słyszałem. Ja będę rozdzielać głosy. Pani skończyła kwestię, teraz ta pani. Dzięki temu ci, co siedzieli w Berezie Karkuskiej, to przeżyli. No siedzieli nieraz na jednym kołku od Stomka i pan jedni robaczki. No to pan tak, widział, jak siedzieli. No są relacje tych osób, które siedziały. Pani Zofio, ta pani. Ile ludzie płacą za to, że pan dwudziesty rok. Ja naprawdę dobrze zarabiam, nie muszę. A ci co tam... Przepraszam, pan przerywa kobiecie, to jest porządek męski. W 20 roku udało się komunę zatrzymać na wschodzie. To jest ochrona Jaruzela. No wtedy się niestety, no wie pani. Wyszkolona. Dla kogo? Może dla pana to no właśnie, dlatego mówię, to jest relatywizm. Nie, niestety, proszę niestety. Pana. Może nie pan podtrzyma pani, a nie pani się męczy, a pan sobie stoi. Tak, może pan powiedział, pan dzisiaj jeździ, żeby pan nie był jakimś towarzyszem. Ale gdzie bym jeździł? Gdzie bym jeździł? No za granicę. No nie widzicie, że to wysłannik Putina. No ja teraz bez paszportu jeżdżę. Ja bez paszportu jeżdżę. Ja w taką czczą dyskusję z panem nie będę się zdawał. Przepraszam, kim pan jest? Wysłannik Putina. Obywatelem, czy to wystarczające jest? Niekoniecznie. No obywatelem. Proszę pana. Wie pan co, pan jest za mały, żeby mnie sprowadzał. To nie chodzi o prowokację, ja tylko zastanawiam się, jaki cel jest pani wizyty tutaj. Jaki cel? No żeby, to niech się pan zastanowi. Jest pan podobno inteligentny, ma pan wszystko napisane i dla inteligentnego, wykształconego człowieka to nie trzeba. Ja teraz pani odpowiadam jako ten inteligentny człowiek. Pani ma pozycję przeciwną do mojej. Pani ma pozycję przeciwną do mojej. Pani sobie stoi i manifestuje. Niestety, ja tylko powiedziałem, że jest pani w mniejszości, bo liczebność na sali na pani i nas jest w tyłu kolumnie pokazuje. W mniejszości jest. Proszę pani, wszystkie sondaże pokazują, że jest pani marginesem społecznym, bo 70%. 70% popiera Wojciecha Jaruzelskiego. To już jest szczyt chamstwa. Liczyłbym się na słowami. Proszę pana, nie liczy to jest szczyt chamstwa. Nie, to jest po prostu prawda socjologiczna. Nie. Statystyka. Nie, to jest, statystyka jest nieprzełagana. To jest komunistyczna prawda, co pan powiedział, że ja jestem marginesem społecznym. Mówiło się nawet o propagandzie, kiedyś, a nie prawdzie.